Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zapraszam Was na podsumowanie celnicze sierpnia. Co prawda już zbliżamy się do tej kalendarzowej jesieni, natomiast jeszcze nie udało mi się nagrać podsumowania ubiegłego miesiąca. Tych książek było 6, ktoś powie tylko 6, inny powie aż 6. Sierpień był owocny, było dużo zmian w moim życiu, które teraz się dzieją, chociażby nowa praca w innej szkole. A co do filmów, to będą w niedzielę pojawiać się tak jak zawsze vlogi i będę starała się też systematycznie we wtorki publikować filmy. Dzisiaj mamy czwartek, więc jest podsumowanie, a w niedzielę mam nadzieję, że pojawi się vlog, ale bez zbędnego przedłużania. Zaczynamy. Pierwsza pozycja to The Proposal, oświadczyny. Dałam tej pozycji 3 gwiazdki na 5. Jest to lekki romans, no bo jest to romans. Mamy tutaj główną bohaterkę, której chłopak oświadcza się na meczu na oczach tysięcy ludzi. Jest to chłopak, z którym nie łączy ją jakieś takie zażyłe uczucie. On nawet nie wie, jak poprawnie napisać imię swojej ukochanej. Oświadczy jej się, ona tych oświadczeń nie przyjmuje i jest to gdzieś tam dla niego taki cios i później oczywiście na tą dziewczynę wylewa się fala hejtu, ale z tego wszystkiego podczas meczu ratuje ją Carlos razem ze swoją siostrą i od tego momentu gdzieś tam zaczyna rozkręcać się właśnie relacja głównych bohaterów, czyli naszej głównej zainteresowanej i tego Carlosa, który wybawił ją jakby z opresji. Jest to bardzo lekkie, klimatyczne, natomiast dla mnie było za bardzo rozciągnięte, gdzieś tam w ogóle nie mogłam uwierzyć w relacje głównych bohaterów. Dobrze się czytało, ale wiecie, bez takiego emocjonalnego przywiązania, więc było ok, ale bez szału. 3 gwiazdki na 5. Kolejna pozycja to, kochani, gorący romans, mój patronat absolutnie wspaniały. To lato będzie inne. To była moja pierwsza książka autorki i na pewno nie ostatnia. To jest, ojejku, to jest tak wspaniałe, to jest tak klimatyczne, tak letnie, tak romantyczne, tak miłosne, tak gorące, jak to lato, które już za nami. Mamy Wyspę Księcia Edwarda, mamy nawiązania do Ani z Zielonego Wzgórza, bo nasza bohaterka jest jakby w ogóle zakochana w Aneczce. Wyspa Księcia Edwarda to też, nie ukrywam, bardzo mocny, bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo wyróżniająca wyspa, jeśli chodzi o Anię z Zielonego Wzgórza. Są tutaj, jakby, to też będzie dla fanów w ogóle Aneczki, niemniej jednak odbiegając w ogóle od klasyki i literatury, mamy głównych bohaterów, mamy naszą Lucy, która jakby rokrocznie wylatuje na Wyspę Księcia Edwarda razem ze swoją przyjaciółką Bridget. I tam przy pierwszym spotkaniu, kiedy ona dolatuje pierwsza, poznaje mężczyznę, z którym ląduje w łóżku. Gdzieś tam od razu między nimi coś iskrzy. Później okazuje się, że jest to brat przyjaciółki naszej głównej bohaterki. I to jest ich wielka tajemnica. Oni rokrocznie się spotykają, rokrocznie jest namiętnie, jest gorąco. I nie chcą po prostu tego sekretu wyrzucić przed Bridget, jakby boją się w ogóle tego, boją się jej reakcji, można tak powiedzieć. Nie będę nic więcej zdradzać, ale ojejku, jak ja sobie o tym myślę, to jakby to w ogóle elektryzuje, tutaj czuć tą chemię między bohaterami. To jest tak rewelacyjne, że o matko, oczywiście ode mnie 5 gwiazdek na 5, mimo tego, że jest to gorący romans, to i tak fajnie go czytać chociażby jesienią, zimą, no po prostu pasuje do każdej pory roku. I o, musicie to przeczytać, musicie.
Kolejna książka to thriller z elementami horroru. Naprawdę taki horror z krwi i kości, czyli Gość z koszmaru. Jest to książka, której dałam 4 gwiazdki na 5. Bardzo dobrze poprowadzony horror. Mamy głównego bohatera, który pisze horrory i nagle w miasteczku zaczynają ożywać jakby, jakby to powiedzieć, bohaterowie książek Bena, naszego głównego bohatera. No, dochodzi do różnych niewyjaśnionych morderstw. No, w miasteczku po prostu panuje chaos. Ludzie boją się, żyją w strachu. I wszyscy gdzieś tam mają na celowniku Bena, bo jednak on napisał książkę i to, co dzieje się w książce, zaczyna jakby się urzeczywistniać. Mamy tutaj Gościa z koszmaru, mamy Wróżkę Zębuszkę, mamy Krzykacza. Jest to bardzo mroczne, takie brudne, takie wciągające, nie dające się oderwać od siebie. To książka, która naprawdę zostaje w głowie. Są tutaj takie momenty, gdzie można się bać, ale to nie jest coś takiego, że wy jakby nie zaśniecie, że wy będziecie chodzić do toalety z zaświeconym światłem czy z zaświeconą latarką w telefonie. Jest, może dla kogoś to będzie aż tak odczuwalne, natomiast ja aż tego tak nie odczułam. Jest to naprawdę bardzo klimatyczne, bardzo horrorowate. To jest taki horror z krwi i kości, można powiedzieć. I naprawdę kawał świetnego tytułu. Kolejna pozycja to książka, która otrzymała ode mnie 3 gwiazdki na 5. Jest to thriller młodzieżowy. Mamy coś a la Big Brother, mamy influencerów, którzy zostają zamknięci na wyspie i tam dochodzi do morderstwa. Jakby bohaterowie wzajemnie zaczynają się oskarżać i nikt tak naprawdę nie wie, o co w tej grze tak naprawdę chodzi. Mowa tutaj o książce Jesteśmy obserwowani, dobrze mi się to czytało. Natomiast nie jest to dla mnie książka rewelacyjna, jest dobra, ale pewnie o niej zapomnę. Natomiast jeśli ktoś mi powie o motywie influencerów, to tak, tą książkę będę miała przed oczami. Natomiast ona nic głębszego ze mną nie zrobiła. Była dobrą rozrywką, ale nie aż tak dobrą, żebym, nie wiem, dała jej 4 gwiazdki, 5 gwiazdek. Po prostu dobra, przeciętna pozycja, 3 gwiazdki na 5. Kolejna książka to thriller dla młodszej młodzieży od 9 roku życia. Uważam, że jest to świetna książka, która otrzymała ode mnie 4 gwiazdki na 5. I jest to książka Wiem, że kłamiesz od wydawnictwa Zielona Sowa. Bardzo dobrze spędziłam czas z tą pozycją. Jest to książka dla młodszych, ale ja mam 27 lat i świetnie się przy niej bawiłam. Jest to książka, która zawiera w sobie też takie elementy uświadamiające. Nie ma tutaj jakby moralizatorstwa, tylko po prostu z tych różnych scen i momentów, które rozgrywają się w tej książce, można wywnioskować takie ważne tematy, jak rasizm, jak wykluczenie społeczne. No, naprawdę szereg różnych tematów tutaj przemycanych jest w tej pozycji. Jest to historia czterech nastolatków, którzy jednocześnie jakby zostają oskarżeni o kradzież plecaka pewnej dziewczyny, takiej, można powiedzieć, gwiazdy szkolnej. I oni wiedzą, że tego nie zrobili i jakby próbują w ciągu 24 godzin rozwiązać tą zagadkę. Są tutaj dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Między nimi zawiązuje się nić porozumienia, nić takiej przyjaźni. Mimo tego, że każdy z nich jest inny, ale mają taki wspólny cel, żeby po prostu rozwiązać tą zagadkę, żeby uratować kogoś, kto jest słabszy, kto jest, nie wiem, niżej społecznie, kto nie jest taką gwiazdą szkolną. Naprawdę paczka tych nowych przyjaciół sprawia, że jakby oni wzajemnie dodają sobie odwagi, żeby stawić czoła przede wszystkim
tej takiej elicie szkolnej, żeby pokazać, że ktoś, kto jest słabszy, według nich wcale taki nie jest. Ode mnie 4 gwiazdki na 5 i bardzo, bardzo polecam Wam tę pozycję. Naprawdę świetnie się przy niej bawiłam. I ostatnią książką jest taki spicy romansik z motywem kowbojów. Jest to książka bez skazy. Przepraszam, już zaczyna mi się nawracać katar, bo od wczoraj z nim walczę, dzisiaj już było ok, ale właśnie wróciłam i już zaczyna się odzywać. Natomiast bez skazy jest to książka pokazująca ten taki trud kowbojów. Tutaj nie ma, wiecie, takiego cukierkowatej, nie ma tutaj takiej cukierkowatej otoczki, jeśli chodzi o kowbojów. Tutaj naprawdę jest brud, krew, pot, łzy. Są główni bohaterowie, którzy na początku nie do końca się rozumieją wzajemnie, bo mamy głównego bohatera, który jest kowbojem i od którego zaczynają odwracać się sponsorzy, bo jakby on wychodzi poza ramy społeczne, poza ramy takie reklamowe. On jakby reklamuje pewne produkty, natomiast według sponsorów to, co on zrobił, niekoniecznie łapie się w umowę, którą zawarli. No i jego agent postanawia wysłać tam swoją córkę, żeby ona mogła go trochę poniańczyć, żeby ona go kontrolowała każdy jego ruch, żeby on już nie zrobił większej głupoty i żeby inni sponsorzy też się od niego nie wycofali. Więc jest to książka, tak jak powiedziałam, z motywem kowbojów. To jest moja druga pozycja z takim motywem, którą czytałam. Pierwsza była książka Nicholasa Sparksa. Nie pamiętam tytułu, wciąż tego nie sprawdziłam. Natomiast bardzo mi się dobrze ją czytało. Tutaj mamy coś znacznie gorętszego, namiętniejszego. Są tutaj sceny, tak jak mówię, no spicy. Jest to książka dla osób dorosłych. Dla niektórych mogą te sceny być niekomfortowe, cringe'owe, mówiąc takim nastoletnim slangiem, ale mi to absolutnie nie przeszkadzało. Naprawdę super to była pozycja. Świetnie się przy niej bawiłam, nie mogłam się od niej oderwać. Żyłam relacją głównych bohaterów i ja ogólnie po prostu lubię takie gorące sceny w książkach, jakiekolwiek by one nie były. No i chyba, że one tak, wiecie, totalnie nie pasują do historii, no to wtedy faktycznie gdzieś mi przeszkadzają, ale w przypadku bez skazy tak na szczęście nie było. Ode mnie 4 gwiazdki na 5, bardzo, bardzo polecam. I co, kochani, to będzie tyle, jeśli chodzi o to moje podsumowanie czytelnicze sierpnia. Dajcie mi znać, czy do którejś książki Was zachęciłam i też możecie mi napisać w komentarzu, ile Wam książek udało się przeczytać w sierpniu i czy znaleźliście może swojego ulubieńca. Co do ulubieńców, no to był to mój patronat, to lato będzie inne, więc to była piąteczka jedna w sierpniu i zdecydowanie ta ulubiona. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach.